Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie na wersję Minecraft 1.7.4 X-Raya razem z Flymodem, czy jak to się tam nazywa. W każdym razie będziemy mogli też polatać sobie trochę po świecie. Co trzeba zrobić? Trzeba z internetu ściągnąć ten plik. Zanim ściągniemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. Możecie sobie tę listę filtrować, na przykład według wersji Minecraft są już 4, o tutaj brakuje 1.7.4, lub według 6 kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam www.aniapg.pl. I teraz pobieramy X-Raya, pobieramy z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. I to będzie X-Ray od razu z tym modem Fly. No i po wejściu na tę stronę zjeżdżamy sobie troszkę na dół. Tutaj śnieżki nawet spadają. Zjeżdżamy sobie na dół. Tu mamy filmiki dotyczące X-Raya. I tutaj mamy dla 1.7.4. I tutaj pobieramy Class Files with Fly. Czyli pobieramy to lub to, stąd lub stąd. Ja pobrałam stąd, także tutaj na pewno działa ten link. Ok, czyli tutaj klikamy i pobieramy. Jak mamy pobrane, możemy zainstalować i przypomnę tylko, że ja pokazuję instalację tego moda jako doinstalowanie do już wcześniej zainstalowanego na tej wersji 1.7.4 Minecraft moda ZoomMod i instalowałam go w filmiku Pomocne Tuty 175. Także sobie obejrzyjcie i będziecie wiedzieli, jak do tego moda doinstalować właśnie X-Raya. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba wejść do folderu app data roaming i znaleźć folder .minecraft i tak samo jeżeli używasz non-premium, to też znajdujesz ten właśnie folder. Przypomnę, że w filmiku 176 jest opisane, jak zainstalować nowy launcher Minecraft non-premium. Zatem wchodzimy do foldera .minecraft, po czym wchodzimy do versions, Zoom, który powstał wtedy w odcinku 175. I na ten 174 Zoom, 1.7.4 Zoom, klikamy prawym przyciskiem myszy, otwieramy za pomocą archiwizera. I to samo robimy z X-Ray Mod. Klikamy na niego prawym przyciskiem myszy, otwieramy za pomocą archiwizera. I teraz wszystkie te pliki musimy przerzucić tutaj. Zatem klikamy Ctrl plus A, żeby zaznaczyć i przerzucamy tutaj do 1.7.4 Zoom. OK. Dobrze, to możemy zamknąć. Tutaj nam się nie utworzyła folder meta.inf, zatem nie musimy go wyrzucać, ale gdyby się utworzył, to trzeba go by było wyrzucić. Zamykamy, wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa X-Ray Mod i Fly Mod też. Mamy Ania PG, musimy zrobić zoom, ponieważ wrzucaliśmy do tego z zoomem. Mamy 1.7.4 zoom, tu mamy zoom, play. Przypomnę, że to jest doinstalowanie do tego, co było w odcinku 175 Pomocnych Tutów. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i w nowym świecie gramy. Jak widać po lewej stronie na górze mamy nasze koordynaty, czyli że to są właśnie koordynaty z X-Raya, czyli X-Ray jest zainstalowany i go widać. Zaraz zobaczymy, czy nam pokaże, co jest pod nami, a tymczasem sprawdzimy jeszcze, czy Zoom Mod działa. I proszę bardzo, owce są. Czyli Zoom Mod działa. X-Raya sobie zobaczymy tutaj. Klikamy X i proszę bardzo,
mamy pokazane, stoimy nad lawą. Możemy sobie też skorzystać z zoom moda i sobie przybliżyć na przykład ten węgiel. Ok, albo tego grzyba. Ok, wychodzimy, dusimy X i teraz sprawdzimy jeszcze, czy możemy latać. Klikamy spację dwa razy i lecimy. Czyli jak widzicie, wszystko działa. Możemy się przemieścić do tych właśnie owiec. No i shiftem opadamy. Ok, to by było wszystko. W takim razie ja kończę, a wy proszę piszcie, jakie jeszcze poradniki byście chcieli mieć, żebym wam przedstawiła. Oczywiście oglądajcie wszystkie moje serie. To jest zdecydowanie za głośno. Wszystkie moje serie. Co jeszcze? Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem pozdrawiam, pa, pa.